Well, I don't know if I've ever seen a festival like this festival. It's quite unique. I've certainly never played a jazz festival with a full orchestra before, and I think that's wonderful. It's a great experience for me. To jest szczytowy punkt w mojej drodze muzycznej. Ja z wieloma muzykami grałem, na wielu koncertach, na wielu festiwalach, ale stać na scenie i grać obok Scotta Hamiltona to jest coś absolutnie wyjątkowego. No teraz to właściwie mógłbym schodzić, no bo więcej chyba osiągnąć nie mogę. Chwileczkę mogę osiągnąć. Na następnym festiwalu będziemy go mieli i wtedy jeszcze raz będę mógł z nim wystąpić. The band was wonderful, both the band and the big orchestra, the Philharmonic. I'm very impressed. Fantastic. Musicians are wonderful. But I'm not surprised that Polish musicians are good. They've been playing good jazz in Poland for many years now. Hodges Spring to wspaniali ludzie, od Tadeusza Erhardt Orgielewskiego poczynając przez wielu wspaniałych muzyków, którzy się włączają w tę inicjatywę, a ja lubię, jeżeli różnymi sprawami zajmują się pasjonaci tematu. Oni niewątpliwie są pasjonatami, którzy oddali serce właśnie za jazz i robią to z takim poświęceniem, że nie ma innego wyjścia. Trzeba ich wspierać i trzeba ich oglądać i dopingować. Bardzo się cieszę, że Hodges Spring już po raz 14 zagościł do Częstochowy, że dzięki właśnie temu festiwalowi i Paradzie Noworolańskiej stajemy się przez te kilka dni stolicą jazzu tradycyjnego, bo to jest wspaniała muzyka, która porusza serca, umysły, gra na strunach naszej duszy i warto, żeby każdy mógł przeżyć to, co my przeżywamy podczas Hodges Spring. When that's where you left your heart, we don't need. There's one thing more I miss, the one I care for, more than I miss New Orleans. I feel very happy. It was a nice, it was a very nice audience, very good sounding hall. The sound technician was also good. It was a bit loud for me, but okay, fair enough. That's what people seem to like. I don't like it, but that's my problem, it seems. But no, we had fun. It's good that we had a bit of rehearsing done, so the things felt pretty sure. And yeah, it was fine. It was fine. It was nice to meet those people and to play with them, to share with them some of my music. To było moje marzenie. Kolejne marzenie, które udało mi się zrealizować. 3 lata temu poznałem na Grappelli Camp tego genialnego muzyka. Byłem wówczas z moimi kolegami, którzy ukończyli studia jazzowe i również na nich on wywarł swoją grą niesamowite wrażenie. Więc wtedy jeszcze postanowiliśmy, że musimy szukać i zdobyć jakąś okazję, żeby zaprosić go tutaj. No oczywiście dzięki naszemu przyjacielowi Tadeuszowi Orgielewskiemu nam udało się to zrobić. Ja mam nadzieję, że nie zawiodliśmy częstochowską publiczność, że podobała się nasza muzyka. The audience was very warm and very received my little Polish sentences and jokes very well, so that what else could I ask? Wrażenie znakomite, bo ja zawsze byłem zadowolony z koncertów w Częstochowie, poza tym tak wspaniała publiczność, no i dyrektor Kozera nas tak przyjmuje znakomicie i ta publiczność niesamowita, no co tylko powiedzieć, super. Straps are really, really yellow.
She wears high dry pants. Straps are really, really yellow. But when he starts into love me, he's so fine and mellow. Coraz mniej jest takich miejsc, gdzie można usłyszeć jazz tradycyjny, także jak najbardziej jest ten festiwal jest na miejscu. Świetna organizacja, doskonałe warunki, cudowna publiczność i też muzycy. I uważam, że powinno być więcej takich festiwali albo częściej organizowane w Częstochowie. Well, for the beginning, I was kind of nervous because, you know, this was a jazz audience. So I didn't know how they was going to accept the music, but it came off pretty good. Everybody was dancing and having a good time, so bravo. Freedom! 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 Yeah, said I'm talking about freedom! I think the festival is going really good. You have a big selection, wide selection of music, and you care about jazz. So, for me, two thumbs up. W ogóle jazz tradycyjny jest troszkę zapomniany, niestety. Bardzo mało go w środkach masowego przekazu. Niewiele jest utworów, które są prezentowane. Dlatego zrobiliśmy też w ramach festiwalu koncert dla młodzieży szkolnej, gdzie Farwokog Orkiestra występowała. I w ten sposób przybliżyliśmy młodym ludziom ten festiwal. Poza tym istotną rzeczą jest to, że poza tymi artystycznymi wrażeniami festiwal to jest ogromne przedsięwzięcie organizacyjne i finansowe, o czym też należy pamiętać. Ogromny wysiłek dla organizatorów, pracowników filharmonii, artystów. No i bez pomocy Urzędu Miasta, pana prezydenta Krzysztofa Maria Jastrzyka, który nas wsparł finansowo, organizacja byłaby niemożliwa. Uważam, że to jest bardzo ważny festiwal i uważam, że jazz tradycyjny powinno się śpiewać nawet właśnie dlatego, że jest on prosty. Teraz jest bardzo dużo, nawet w improwizacjach jest dużo przebiegów, jest dużo takich bebopowych rzeczy. A tak naprawdę w prostocie tkwi siła i nie jest wcale tak łatwo śpiewać proste, długie, proste dźwięki na przykład. Łatwiej czasami jest po prostu sobie pobiegać po skali, nie? Myślę, że to jest, że jest bardzo potrzebne, zwłaszcza teraz, kiedy właśnie ten jazz współczesny bardzo się mocno rozwija. But it all, looked like lies to me. I sit in my room, staring out of the gloom. Well, it's the rain, same old blues. I feel like I had a big portion of satisfaction. I don't sing like Mick Jagger, I can get no satisfaction. Tonight, I get satisfaction. I think the organization is fantastic. The people are very friendly. Although they have much stress, they are always sympathetic and relaxed. Relaxed atmosphere. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the proof. Yeah. Because I'm happy. Clap along if you know
we feel very happy that the people are happy. That's why we are here. You know, we came to make the people happy, and when I saw their reaction, that makes us also very happy. They're very very receptive. They like, I can see they like music. When we were at the jazz festival last year, we saw them dancing to jazz music, and I can see that their culture is really deep into music. You know, and I like. He's able to give you joy. Efekt finalny jest moim zdaniem bardzo poprawny, wręcz bym powiedział nawet wybitny, z tego względu, że wszystko się udało, wszystko było ok. Taki nasz feedback od publiczności jest bardzo pozytywny, że koncerty się podobały, jam session również były bardzo, bardzo dobre i ciekawe. Kilku młodych muzyków się pokazało, konkurs uważam również za bardzo udany. Konkurs był na najwyższym poziomie jak do tej pory. Także uważam, że organizacyjnie bardzo pozytywnie. W sumie po to robimy ten festiwal, żeby dawać ludziom radość, satysfakcję, pokazywać nowe gatunki muzyki, wprowadzać troszeczkę takiej niepewności, zmienności, nie tylko jazz tradycyjny, ale również był w tym roku funk, był blues. Także myślę, że każdy miłośnik jazzu tradycyjnego, ale nie tylko jazzu tradycyjnego, mógł coś dla siebie znaleźć. Mam poczucie, że spełniliśmy to, co sobie wymyśliliśmy, naprawdę. Chyba to jest jeden z pierwszych razy, kiedy spełniliśmy pewien pomysł i z przyjemnością idę do domu. Nie mam czegoś takiego, że żałuję, że się kończy, że się nie kończy. Fajnie, za rok zrobimy nową zadymę, ale było dużo różnych smaków. I jednym się podobało to, drugim się podobało to, ale ciekawostka jest taka, że dzisiaj rozmawiałem z moją mamą, która była na wszystkich koncertach i ona nie jest fanką jazzu, ona nie chodzi na koncerty. Ona mi powiedziała, że na przykład dla niej to w ogóle mistrzostwem świata był Bonifield. Naprawdę. I to jest piękne, że ta muzyka, to danie było podawane z kilkunastoma różnego rodzaju przyprawami, gdzie mogliśmy po prostu zasmakować różnego rodzaju muzyki. A jest wiele takich ciekawostek i smaków, których i tak nie da się opowiedzieć. Wszystko zostało spełnione tak, jak sobie to założyliśmy. No, dzięki oczywiście pomocy pana dyrektora Kozery i pracowników Filharmonii, dzięki pomocy impresariatu Filharmonii. Tam panie stoją właśnie, dlatego tak głośniej mówię. Dziękujemy wszystkim serdecznie. Zresztą ja to zrobiłem po ostatnim koncercie naszym. Cieszymy się już na następny festiwal. Mamy nadzieję, że nie zdarzy się nic takiego, no bo przecież nasz festiwal już swego czasu zniknął ze sceny. Ale dzięki naszemu panu prezydentowi Matyjaszczykowi znowu mamy ten festiwal i mam nadzieję, że przez następne lata będziemy go dalej mieli. Nadal. Podsumowując festiwal, no nie można zapomnieć o tej publiczności. Co pan ma do powiedzenia o tej naszej polskiej publiczności, która tutaj zawitała na ten międzynarodowy festiwal? No cudownie, no to widać było choćby na ostatnim koncercie, gdzie wszyscy śpiewaliśmy, tańczyliśmy. No, ja po prostu po każdym koncercie obserwuję twarze. I to już wiadomo, czy koncert się udał, czy nie udał. Wszyscy byli roześmiani, byli szczęśliwi, byli zadowoleni. To jest nasz sukces.